Pierwszy moduł kursu został opracowany jako wprowadzenie do tworzenia innowacyjnych wycieczek miejskich z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Moduł obejmuje omówienie najważniejszych elementów kursu, stawiając podstawę dla pozostałych modułów. Został on podzielony na trzy części i wzbogacony o studia przypadku jako dodatkowe zasoby edukacyjne. Część pierwsza modułu koncentruje się na pojęciu innowacji w turystyce oraz w sektorach kultury i kreatywnych. Koncentruje się również na tym, w jaki sposób narzędzia cyfrowe są wykorzystywane do tworzenia innowacyjnych wycieczek miejskich. W drugiej części można znaleźć szereg istotnych informacji na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i dostępnością jako niezbędnymi elementami każdego dobrego biznesplanu, zarówno w branży turystycznej, jak i w branżach kreatywnych. Z kolei tematem trzeciej części jest kreowanie autentycznych wrażeń dla turystów ze szczególnym uwzględnieniem dwóch metod, w jaki można to osiągnąć. Pierwsza – zlokalizowania wycieczki na peryferiach miasta. Druga – tworzenia specjalnych narracji, tak zwanego storytelling, w kontekście wzbudzania zainteresowania u odbiorców. Wszystkie części modułu pierwszego zawierają materiały do nauki i przykłady oparte na scenariuszach, które mogą być pomocne w praktycznym zrozumieniu zastosowania narzędzi cyfrowych, zrównoważonego rozwoju, dostępności i budowania narracji w celu tworzenia innowacyjnych, a przede wszystkim autentycznych wycieczek miejskich. W tym module zostały także zawarte studia przypadków jako dobre praktyki. Ich celem jest pokazanie, w jaki sposób głównie koncentracje tego kursu zostały wdrożone w istniejących już miastach w całej Europie. Po ukończeniu tego modułu uczący się będzie w stanie wskazać innowacyjny potencjał wykorzystania narzędzi cyfrowych w kreacji wycieczek miejskich. Rolę dobrego biznesplanu w promocji trwałości i dostępności tych wycieczek, a także będę w stanie wskazać możliwość wykorzystania narracji i lokalizacji wycieczek na peryferiach jako ważnych elementów kreowania autentycznych wrażeń.